Dzisiejsza konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia nie pozostawia złudzeń. Nadchodzą nowe obostrzenia i jeśli wierzyć ministrowi Niedzielskiemu, wejdą one w życie już za tydzień. Mowa o kolejnych ograniczeniach w pracy hoteli, restauracji, barów, klubów, kin, teatrów, siłowni i szkół oraz obowiązkowych szczepieniach dla służb mundurowych, lekarzy i nauczycieli. Korzystając z nowej wykładni prawa w polskim ustawodawstwie, a więc niebieskich slajdów na konferencji prasowej, minister zdrowia po raz kolejny chwyta Polaków za gardło. Odrzucana wielokrotnie ustawa umożliwiająca pracodawcom sprawdzenie statusu zaszczepienia swoich pracowników została przerobiona, aby zamiast tego mógł on zażądać od swoich podwładnych wykonania testu antygenowego. Zgodnie ze słowami ministra, ma to być darmowy test, który w przeciwieństwie do skierowań od lekarzy nie wprowadza danej osoby w stan automatycznej kwarantanny. Nowe przepisy zakładają natomiast przymusowe szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych do 1 marca 2022 roku. Dokładniejsza, ostateczna data na przyjęcie preparatu pozostaje niepewna, a projekt nie pojawił się jeszcze w Sejmie. Najbardziej dotkliwe może się okazać obniżenie limitu klientów. Do tej pory limit wynosił 50% zapełnienia dowolnego lokalu, natomiast teraz wartość ta zejdzie aż do 30%. Aby ją przekroczyć, przedsiębiorca musi wykazać, że weryfikuje certyfikaty covidowe, co notabene jest nielegalne bez zmian w prawie. Obostrzenia obejmą właścicieli i klientów restauracji, barów, hoteli, kin, teatrów, obiektów sportowych i sakralnych. Dodatkowo ogłoszono zakaz jedzenia w kinach. To jednak nic w porównaniu do kompletnego zamknięcia dyskotek, klubów i obiektów z miejscami do tańczenia, za wyjątkiem nocy sylwestrowej. Najwyraźniej rządzący uznali, że uniemożliwienie świętowania Sylwestra byłoby przesadą, dlatego imprezy będą mogły odbywać się tej nocy, z tym, że pod ścisłym reżimem sanitarnym i maksymalną liczbą 100 osób, przy wyłączeniu osób zaszczepionych. Od 15 grudnia, pomimo braku podstawy prawnej, wprowadza się też obowiązkowe testy dla współdomowników chorych na COVID-19, niezależnie od ich statusu zaszczepienia. Dodatkowo od 20 grudnia do 9 stycznia dzieci ze szkół podstawowych i średnich zostają wysłane na naukę zdalną. Powrót do normalnego trybu planowo będzie miał miejsce dopiero 10 stycznia, co zdaniem władz ma pozwolić na zmniejszenie liczby zakażeń wśród dzieci. Warto nadmienić, że obostrzenia obejmują tylko szkoły podstawowe i średnie, co za tym idzie, przedszkola i żłobki nadal mogą funkcjonować. Warta wzmianki jest też zmiana zasad wjazdu dla cudzoziemców spoza strefy Schengen. Od 15 grudnia polskie władze wymagają testu antygenowego na minimum 24 godziny przed przekroczeniem granicy. I to nawet dla osób zaszczepionych. Obywatele strefy Schengen wciąż funkcjonują wedle starych zasad, a przyjezdni z paszportem szczepionkowym są zwolnieni z kwarantanny. Większość przepisów, o których mówiono podczas dzisiejszej konferencji, ma zostać wprowadzona w życie już 15 grudnia. Sęk w tym, że stosowne ustawy nie zostały jeszcze przedstawione w Sejmie. Wygląda więc na to, że w ciągu zaledwie tygodnia na ulicy Wiejskiej dojdzie do bezprecedensowej biegunki legislacyjnej. Lub ewentualnie władze przygotowują się do otwartego łamania praw obywatelskich bez podstawy prawnej, innej niż niebieskie slajdy ministra. Już wkrótce okaże się, czy się pacze z Głównego Inspektoratu Sanitarnego zajmą się odwiedzaniem przedsiębiorców, którzy nie zmuszają klientów i swoich pracowników do bezprawnego przekazywania prywatnych informacji.